Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie z prawa rzymskiego. Na poprzednich wykładach zajmowaliśmy się w zasadzie prawem rzymskim publicznym. Prawem rzymskim publicznym, odnosząc się do tego znanego już Państwu ulpianowskiego podziału na i tej dychotomii na prawo, podział prawa na prawo publiczne i prawo prywatne. Jak Państwo zapewne pamiętają, prawo publiczne to jest to prawo, które odnosi się do interesu państwa, natomiast prawo prywatne to jest ta dziedzina, która odnosi się do interesu jednostki. Proszę Państwa, my nasz wykład podzieliliśmy sobie na samym początku właśnie na zagadnienia dotyczące prawa Rzymu republikańskiego, a jeżeli Rzym republikański, to zwłaszcza ustrój, bo przecież nie dysponujemy źródłami prawniczymi w zasadzie, poza tym wyjątkiem, jaką jest ta ustawa 12 tablic i rekonstrukcja, proszę Państwa, to my w zasadzie takimi źródłami odnoszącymi się do Rzymu republikańskiego w zakresie prawa prywatnego nie dysponujemy, tak? To, co Państwu mówiłem, a więc rozwój prawa prywatnego, ten szczytowy rozwój miał miejsce już w okresie cesarstwa. I tu, jeżeli chodzi o te źródła, to powtarzam, tak, że podstawowym źródłem jest kodyfikacja justyniańska, a zwłaszcza Digesta z czasów z tego okresu klasycznego. Mamy tylko i wyłącznie podręcznik, a więc instytucję Gajusa. To jest 160 rok po Chrystusie i w zasadzie, jeżeli chodzi o to źródło prawnicze, to jest tylko albo aż ten właśnie podręcznik Gajusa. Proszę Państwa, jeżeli mamy zająć się prawem prywatnym, to musimy pamiętać, że ta opozycyjność prawo publiczne, prawo prywatne jest i ta dychotomia jest charakterystyczna, zwłaszcza dla właśnie tego okresu klasycznego, a więc już dla cesarstwa. W republice tej trudno jest mówić o tego rodzaju opozycyjności, na przykład Cyceron traktował te kategorie, więc prawo publiczne i prawo prywatne raczej jako kategorie komplementarne. Jeżeli Cyceron pisał tak o societas iuris, prawda, więc jakiejś społeczności połączonej prawem, to ta społeczność była połączona zarówno prawem publicznym, prawda, tym, którym nam może się kojarzyć przede wszystkim z ustrojem, prawda, z konstytucją Republiki Rzymskiej, oraz prawem prywatnym, Więc tutaj nie ma jakiejś opozycyjności prawa publicznego i prawa prywatnego. Zresztą trudno powiedzieć, czy w ogóle we wczesnej Republice ten podział był znany. Na pewno był znany Cyceronowi. Później Liviusz w swojej historii, Liviusz, który pisze już przecież w okresie cesarskim, pisze, że ustawa 12 tablic jest źródłem wszelkiego prawa publicznego i prywatnego.
Więc my w pierwszej kolejności zajęliśmy się prawem republikańskim, publicznym, no z uwagi przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy sobie na pierwszym wykładzie, ze względu na jego ponadczasowość. Ale ponadczasowe jest także prawo prywatne. Oczywiście współczesna dydaktyka ogranicza się w zasadzie tylko i wyłącznie do prawa prywatnego. Jeżeli Państwo wezmą podręczniki, prawda, prawa rzymskiego, czasami są one opatrzone przymiotnikiem prywatne, tak, no, ale te starsze noszą nazwę prawo rzymskie, no to w zasadzie Państwa te podręczniki odnoszą się wyłącznie do prawa prywatnego. O tym prawie prywatnym, proszę Państwa, należy sobie kilka słów powiedzieć. Mówiliśmy sobie o systematyce prawa prywatnego. Proszę Państwa, zgodnie z tą najstarszą systematyką, a więc tą systematyką Gajusa, on, no proszę Państwa, stwierdził, tak, że całe prawo odnosi się albo do osób, albo do rzeczy, albo do powództw, do actiones, prawda? Czyli to są te powództwa, skargi, bo różnie to się tłumaczy. I proszę Państwa, zasada jest taka, że my zresztą w podręcznikach prawa rzymskiego, również w większości podręczników, prawie wszystkich podręcznikach jest tak, że po tej części ogólnej, proszę Państwa, omówiony jest proces cywilny. Proces cywilny, prawda? Proces cywilny rzymski. Proszę Państwa, i dzisiaj możemy sobie powiedzieć kilka słów o tym procesie. Jak Państwo zapewne wiedzą, tak, proces cywilny służy urzeczywistnieniu praw podmiotowych. No, zupełnie inaczej jest, jeśli chodzi o proces karny. Tam wchodzi w grę interes publiczny. Oczywiście bliższy naszym rozważaniom o prawie publicznym jest oczywiste proces karny. Jest bliższy proces karny. Prawo karne jest z reguły, tak, zaliczane do tej sfery prawa publicznego, tak, w przeciwieństwie do prawa cywilnego, które zaliczane jest dzisiaj, tak, do sfery prawa prywatnego. Możemy powiedzieć sobie kilka słów o zarówno procesie cywilnym, jak i procesie karnym. Były tutaj pewne podobieństwa, ale też były zasadnicze różnice. Proszę Państwa, przede wszystkim, jeśli chodzi o rozwój, bo przecież nie mamy do czynienia na przestrzeni istnienia, prawda, Rzymu starożytnego z jednym rodzajem procesu, tylko możemy wyróżnić przynajmniej trzy. Mam tutaj na myśli proces cywilny. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozwój tego procesu cywilnego, to chronologicznie najstarszy jest proces legisakcyjny. To jest ten najstarszy proces, który gdzieś tam sobie funkcjonuje, prawda, na przestrzeni praktycznie całej Republiki, aż do bodajże 17 roku przed Chrystusem. Ten proces, proszę Państwa, jest jednym z dwóch procesów, które funkcjonują w Republice, bo proszę Państwa, równolegle w drugim wieku, na początku drugiego wieku, pojawia się proces formułkowy, czy jak niektórzy go określają, formularny, tak? Proces formułkowy dlatego, bo jak w procesie legisakcyjnym
podstawą jest właśnie ustawa, legislacja, to w procesie formułkowym jest podstawą formułka, formułka procesowa. Czyli proszę Państwa, na początku mamy dwa rodzaje procesów w Republice. Tak? Mamy proces legislacyjny i równolegle proces formułkowy. Ten proces formułkowy stopniowo wypiera ten proces legislacyjny. Gdzieś tam jeszcze do końca pryncypatu sobie ten proces formułkowy funkcjonuje. Ale z nastaniem, proszę Państwa, dominatu, ze wzmocnieniem władzy cesarskiej, oczywiście pojawia się nowa forma procesu, a mianowicie proces kognicyjny, extraordinem, poza porządkiem, nadzwyczajny, czasami tak jest określany. Czyli mamy łącznie, gdybyśmy, proszę Państwa, chcieli sobie chronologicznie wymienić wszystkie trzy, to mamy najstarszy chronologicznie legislacyjny, później mamy formułkowy i ten ostatni, już cesarski, tak go można nazwać, tak? To jest proces kognicyjny. Proszę Państwa, dwa pierwsze określa się, a więc legislacyjny i formułkowy, określa się jako postępowania zwyczajne. Natomiast ten ostatni, czyli kognicyjny już cesarski, określa się jako nadzwyczajny. Proszę Państwa, cechą tych postępowań zwyczajnych, taką podstawową, kluczową i zasadniczą, jest dwuetapowość tych postępowań. Czyli w procesie legislacyjnym, jak i w procesie formułkowym mamy dwa etapy postępowania. Pierwszy etap to jest, proszę Państwa, etap in jure. Zawsze ten etap określa się jako in jure, czyli my to chcieli przetłumaczyć, to tak jakby w miejscu, w którym swój urząd sprawuje na magistratura, bo to jest etap przed urzędnikiem. I to jest pierwszy etap. Natomiast drugi etap to jest etap apud judicem, prawda? Apud judicem, czyli proszę Państwa, przed sędzią. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o te procesy republikańskie, które funkcjonowały w Republice, a więc proces legislacyjny i proces formułkowy, to mamy jakby połączenie czynnika publicznego z czynnikiem społecznym. Czynnik publiczny w procesie to jest zawsze ten pierwszy etap. To jest ten etap, który my określiliśmy jako in jure. Tak go określali również Rzymianie. Na in jure. To jest ten pierwszy etap. To jest ten etap, który moglibyśmy określić jako ten czynnik, gdzie dominuje czynnik publiczny. Natomiast drugi etap, apud judicem, to jest ten etap, gdzie dominuje czynnik społeczny. Dlaczego? Proszę Państwa, no dlatego, że jeżeli w Rzymie czyjeś, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyjeś prawo podmiotowe, bo proszę Państwa, Rzymianie nie znali takiego pojęcia prawo podmiotowe, to proszę Państwa, Rzymianie znali pojęcie actio. A co to jest actio? Actio to jest powództwo. Proszę Państwa, jeżeli, mówiąc dzisiejszym, współczesnym językiem, tak, no to proszę Państwa, czemu ma służyć proces? Oczywiście ochronie praw podmiotowych. Ale proszę Państwa, w Rzymie trudno jest mówić o prawie podmiotowym, dlatego że to prawo podmiotowe były tak jakby to roszczenie było zawarte w tym, co my określamy jako akcję. A co to jest akcja? No akcja to jest powództwo, które przyznawał pretor danemu obywatelowi, który miał dane roszczenie. Czyli proszę Państwa, gdybyśmy sobie to chcieli jakoś uświadomić, bo ta różnica jest bardzo istotna. To proszę Państwa, jeżeli na przykład, tak, moja rzecz została gdzieś tam skradziona, no, no, i tej rzeczy nie mam, to nie znaczy, że ja mam prawo podmiotowe. Nie, ja muszę udać się do pretora, który przyzna mi akcją i tak jakby
przyzna mi moje roszczenie. Dlatego, że proszę Państwa, Rzymianie nie znali rozróżnienia na prawo materialne i prawo formalne. Rozróżnienia, które dzisiaj jest no, oczywiste. Prawda? Rzymianie takiego rozróżnienia nie znali. W pojęciu actio mieściło się zarówno prawo materialne, jak i prawo formalne. Materialne w tym sensie, że actio zawierało to pojęcie właśnie tego roszczenia, a jednocześnie to actio było jakąś formą czynności, aktywności, czyli tego, co my dzisiaj określamy jako prawo formalne. No bo trzeba było gdzieś tam do tego pretora się udać, proszę Państwa, tą akcję gdzieś tam znaleźć, prawda, na wedykcie pretorskim i dopiero wtedy pretor, prawda, więc urzędnik państwowy, wcale nie prawnik, on oczywiście mógł być prawnikiem, mógł mieć jakieś tam wykształcenie, przygotowanie prawnicze, proszę Państwa, ale z reguły to był polityk, tak? Mówiliśmy sobie o cursus honorum, tak? I pamiętamy, że jednym ze szczebli tego cursus honorum to był urząd pretora, tak? Zaczynało się od kwestora, edyl tam nie był obowiązkowy, tak? No i później trzeba było, żeby zostać konsulem, w każdym razie trzeba było być pretorem, no, wcześniej. To o tym już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Proszę Państwa, więc kim byli ci urzędnicy? Proszę Państwa, to byli politycy. A więc mamy tu do czynienia nie z jakimiś profesjonalnymi sędziami, tak? Tylko mamy do czynienia z politykami. Oczywiście ten polityk mógł sobie korzystać z jakiejś takiej rady przybocznej, prawda, jurystów na przykład. To się określało jako konsilium, tak? Mieć konsilium jurystów, które mu tam udzielało potrzebnych wskazówek. I taka praktyka z pewnością była stosowana. Natomiast to, co jest istotne tutaj, no to jednak jest to, proszę Państwa, urzędnik. Jest to, proszę Państwa, urzędnik. Prawda? A jeżeli jest to urzędnik, no to magistratus, no to jest to czynnik publiczny. I teraz, jak my omawialiśmy sobie wcześniej kompetencje i uprawnienia pretora, to mówiliśmy sobie o takiej kompetencji, którą miał, a mianowicie o jus edicendi. Jus edicendi, czyli prawo do wydawania edyktu. Co roku każdorazowy pretor wydawał edykt i co się w tym edykcie, proszę Państwa, znajdowało? Tak jakby program, to był taki jakby program jego urzędowania, ale w tym edykcie znajdowały się także, proszę Państwa, wszelkie actiones, czyli wszelkie powództwa, które on będzie przyznawał, tak? Zarzuty procesowe, na przykład exceptiones, tak? Czy interdykty. Państwa, czyli tam można było to znaleźć. Czyli gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić tę sytuację, jak to mogło wyglądać, to mamy obywatela, który gdzieś tam stała mu się jakaś krzywda, tak? Ma jakieś roszczenie. Tak? Idzie, proszę Państwa, najpierw i sprawdza w edykcie, tak? Czy przysługuje mu dana akcja, bo proszę Państwa, dla każdego to były tak zwane akcjones szczegółowe, powództwa szczegółowe. To nie jest tak jak dzisiaj, że my mianem powództwa określamy tak jakby wszelkie roszczenia. Tutaj każde roszczenie, każdy jeden typ roszczenia miał swoją akcję. O. Czyli proszę Państwa, tych akcjones było dużo, prawda? I każda była przyporządkowana do danego roszczenia, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do danego prawa podmiotowego. I proszę Państwa, wracając do tego obywatela, no, on ma takie roszczenie, więc co robi? Najpierw idzie i sprawdza w edykcie pretorskim i szuka tej swojej akcji. Szuka tej swojej akcji. Oczywiście takiemu obywatelowi też może na przykład gdzieś tam, prawda, jakąś opinię czy tam pomóc jurysta. To nie jest absolutnie wykluczone. Oni takich opinii udzielali, prawda, i pomagali tym obywatelom, którzy na przykład no, nie czuli się, nie znali prawa, tak?
No więc, proszę Państwa, to jest pierwsza rzecz, czyli idzie i szuka tej swojej akcji. Jeżeli już tą akcję znalazł, to proszę Państwa, idzie do pretora. Pretor gdzieś tam sobie na forum siedzi, bo przecież te procesy zarówno legislacyjne, jak i formułkowe odbywały się pod gołym niebem, gdzieś tam na forum. I proszę Państwa, na krześle królnym, prawda, siedzi sobie pretor, tak? Proszę Państwa, co? No i trzeba mu tą akcję zaprezentować. Postulacją, prawda? A więc trzeba mu tą akcję zaprezentować, to powództwo, tak? Teraz pretor, proszę Państwa, decyduje, tak? Sprawdza pod kątem formalnym, czy tą akcję może przyjąć, czy powinien negare ją odrzucić, prawda? Zanegować. Prawda? Czyli tutaj jest sprawdza po prostu wymogi formalne. No przede wszystkim, proszę Państwa, z takich wymogów formalnych, no to oczywiście należy na przykład właściwość miejscowa sądu. No. Proszę Państwa, tutaj jest taka zasada, jeżeli chodzi o właściwość miejscową w Rzymie, actor sequitur forum rei, no, czyli, proszę Państwa, powód idzie za miejscem pozwanego. Dlatego, że jakie mamy strony w postępowaniu, w procesie cywilnym, tak? Mamy, proszę Państwa, powoda, czyli tą stronę, która kieruje akcję do pretora, prawda, kieruje powództwo, to jest oczywiście powód, prawda? I ponieważ tutaj jest agere, prawda, akcja, to jest wszystko od agere, a więc działać, czyli mamy aktora, aktor po łacinie, tak, to jest właśnie powód. Natomiast pozwany to jest reus. To jest reus, czyli ten, przeciwko któremu powództwo jest skierowane. To są strony procesu cywilnego. To są strony procesu cywilnego. Proszę Państwa, co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? No, przychodzą do tego pretora, on to akcję przyjmuje. Sprawdził, właściwość miejscowa jest dobra, tak? Właściwość rzeczowa, czyli przedmiot sprawy, czyli sama akcja, prawda? Też tutaj pod kątem formalnym wszystko się zgadza, więc on tą akcję przyjmuje, prawda? Więc on tą akcję przyjmuje. Proszę Państwa, ważna jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj, jeżeli chodzi o proces legislacyjny, ale też proces formułkowy, to proszę Państwa, obecność stron jest bardzo istotna. No, obecność stron jest bardzo istotna i tutaj powód musi zadbać o to, żeby ta druga strona, a więc ta strona pozwana, stawiła się przed pretorem. Proszę Państwa, jeżeli ta akcja jest przyjęta, tak, to wiadomo, że teraz głos ma pozwany. Co może zrobić pozwany? No oczywiście albo, proszę Państwa, zgodzić się i stwierdzić, że tak, jeżeli to jest na przykład pożyczka, tak, to tak, pożyczyłem 200 sesterców i nie oddałem, tak? Oddam. Tak. No to, proszę Państwa, jest tak zwane confessio in iure, czyli przyznaje się. I proszę Państwa, to jest równoznaczne z tym, że proces już się w tym momencie kończy, tak? Proces już się w tym momencie kończy, tak? Natomiast on może też wejść w spór. I teraz mamy tutaj lis, czyli spór. No? Mamy spór. Jeżeli mamy spór, no to wiadomo, że sprawa musi przejść do kolejnego etapu. Państwa, jeżeli chodzi o proces legislacyjny, to tutaj, proszę Państwa, on był sztywny, on był oparty na pewnych formułkach, sztywnych formułkach słownych, wystarczyło gdzieś tam jakiś błąd językowy popełnić, tak, i już, proszę Państwa, wszystko było nieważne, tak. Więc tutaj strony musiały wygłaszać odpowiednie formułki, to było strasznie uciążliwe. To było strasznie uciążliwe i dlatego, tam później Gajus pisze, tak, że Rzymianie w czasach Republiki właśnie znienawidzili nawet, tak, ten proces legislacyjny.
Ten proces legislacyjny wyróżniał się jeszcze tym, że był w zasadzie tylko procesem, w którym mogli występować wyłącznie i korzystać z niego, tak, i korzystać z tej ochrony praw podmiotowych wyłącznie obywatele rzymscy. Wyłącznie obywatele rzymscy. Jeżeli Państwo gdzieś tam będą próbowali stworzyć taki katalog, prawda, uprawnień obywatela rzymskiego, to jednym z takich uprawnień jest właśnie korzystanie z legisakcji, bo tylko obywatel rzymski, cudzoziemiec, proszę Państwa, już z tego procesu, w tym procesie nie mógł brać udziału, prawda? Więc to był proces przeznaczony tylko i wyłącznie dla obywateli rzymskich. Tak jak, proszę Państwu mówiłem, prawo rzymskie było przynajmniej w okresie Republiki prawem ekskluzywnym, można powiedzieć prawem narodowym, niektórzy mówią. No. Prawem jus civile to jest prawo obywateli rzymskich i ten pierwszy proces tutaj bardzo charakterystyczny, bo on też jest tylko i wyłącznie dla obywateli rzymskich. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten proces legislacyjny, to co jeszcze jest tutaj charakterystyczne? Otóż te formułki słowne, a więc, że jest bardzo sztywny, później, tak jak powiedzieliśmy, nawet przez Rzymian znienawidzony, tak? Ale to, co jest istotne, to tam, proszę Państwa, jeszcze przechodząc już do drugiego etapu, prawda, czyli do tej fazy apud judicem, to później, jak pojawiał się w legislacyjnym wyrok, tak, to, proszę Państwa, jest taka charakterystyczny element tego procesu, a mianowicie legis actio per manus iniectionem. Czyli, proszę Państwa, egzekucja. Dochodzi, proszę Państwa, do egzekucji. W procesie legislacyjnym mamy egzekucję osobistą. Mamy egzekucję osobistą. Proszę Państwa, co to jest egzekucja osobista? No, egzekucja osobista to jest egzekucja niemajątkowa. To jest egzekucja niemajątkowa, czyli jest to egzekucja na osobie dłużnika. Na osobie dłużnika. Proszę Państwa, później ta ewolucja, jeżeli chodzi o samą egzekucję, idzie oczywiście w stronę egzekucji majątkowej. A ta z kolei, ta majątkowa z kolei ewoluuje w stronę od egzekucji uniwersalnej do egzekucji singularnej, tak? Ale to, proszę Państwa, dopiero później. Tutaj mamy, proszę Państwa, egzekucję osobistą. Dłużnika po określonym czasie można było sprzedać za tyber, a nawet można było go zabić. Tak to wyglądało w czasach tych wczesnej republiki, no bo później pojawia się ustawa, która taką możliwość, no, zwłaszcza zabicia dłużnika, czy sprzedania go w niewolę, tak, już wykluczała. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o proces formułkowy, czyli ten, który następuje po procesie legislacyjnym, tak jak powiedzieliśmy, że ten legislacyjny był sztywnym procesem, prawda? Był taki sztywny, oparty na określonych formułkach słownych, które trzeba było recytować, tak? No to oczywiście ten formułkowy jest o tyle bardziej, no, funkcjonalny, tak? Że jest bardziej elastyczny. Tutaj już nie ma tych recytacji, tych formułek słownych, tak? No on jednak opiera się na innym mechanizmie, aczkolwiek cały czas mamy dwa etapy. Czyli cały czas mamy pretora, który przyjmuje actio, ale w tym momencie, w procesie formułkowym, pretor przygotowuje formułkę procesową. Proszę Państwa, i jeżeli my mówiliśmy sobie o pożyczce, tam powiedzmy sobie 200 sestercji, ktoś komuś pożyczył, prawda, Marcus Quintusowi, to on, proszę Państwa, w takim wypadku, w tej formułce napisze: jeśli okaże się, że Marcus pożyczył Quintusowi 200 sestercji, prawda, i nie oddał, tak, no to ty, sędzio, zasądź, prawda, to 200 sestercji na rzecz, no, o, na przykład w ten sposób,
prawda? Na przykład w ten sposób. Więc mamy tam, proszę Państwa, intencję i kondemnację. To są te dwa podstawowe elementy formułki procesowej. No i jeszcze tak, pretor wyznaczał dodatkowo sędziego. I proszę Państwa, przechodzimy w zasadzie teraz już do drugiego etapu. Proszę zwrócić uwagę, że rola pretora ograniczyła się do w zasadzie tej kontroli formalnej na starcie i później do sporządzenia tej formułki, czyli takiej instrukcji dla tego sędziego prywatnego. No bo kim był ten sędzia, który później na drugim etapie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe i wydać wyrok, tak? No kim by to był, proszę Państwa, iudex unus et privatus, czyli, proszę Państwa, był to sędzia pojedynczy z reguły, aczkolwiek też była możliwość funkcjonowania, zwłaszcza przy przestępstwach jakichś takich cięższych, tak, deliktach, prawda, cięższych, czy gdzie to roszczenie było wysokie, no to wtedy mieliśmy trybunały kolegialne. Ale z reguły był to sędzia pojedynczy i prywatny. Co to znaczy? Iudex unus et privatus. Sędzia z listy jakiś tam, prawda, obywatel, który cieszył się jakimś tam autorytetem, prawda, miał auctoritas, czyli można powiedzieć porządny, szlachetny obywatel, mógł się znaleźć na takiej liście. I strony sobie mogły takiego z tej listy sędziego wybrać. Państwa, i strony mogły sobie takiego sędziego wybrać. To jest, proszę Państwa, właśnie udział czynnika społecznego. Bo co ten sędzia robił? Ten sędzia, który gdzieś tam na tym drugim etapie przeprowadzał to postępowanie dowodowe. No oczywiście, no musiał przeprowadzić to postępowanie dowodowe, prawda? Od tego zaczynał, tak? Na podstawie tego postępowania później wydawał wyrok, tak? Ale ten wyrok musiał wydać zgodnie z tą instrukcją, o której powiedzieliśmy sobie na początku, a więc z tą instrukcją, którą otrzymał od pretora. Czyli jeżeli, proszę Państwa, postępowanie dowodowe, jeżeli jesteśmy przy tej naszej pożyczce, tak, wiecie, jeżeli tak, strony, tak, no, oczywiście powód musiał tutaj udowodnić, prawda, no bo to on wychodzi z akcji, a mamy tutaj taką zasadę ei incumbit probatio quidicit not qui negat, czyli, proszę Państwa, ten, kto twierdzi, tak, ten, kto twierdzi, musi przedstawić dowód, a nie ten, kto zaprzecza. Czyli, proszę Państwa, jeżeli powód twierdzi, tak, że gdzieś tam pożyczył, prawda, jest pożyczkodawcą i pożyczył to 200 sestercji, tak, no to on musi to udowodnić, prawda, musi, ciężar dowodu, czyli onus probandi, spoczywa na nim, na powodzie wtedy, prawda. Wtedy ciężar dowodu spoczywa na dowodzie. Oczywiście, proszę, na powodzie. Proszę Państwa, wtedy oczywiście on może przedstawić i tutaj posłużyć się różnymi środkami dowodowymi, no bo to mogą być świadkowie, tak, mogą być na przykład dokumenty, prawda. Tutaj, proszę Państwa, były różne możliwości. No i sędzia decydował, sędzia na podstawie tego postępowania decydował, prawda, czy proszę Państwa, uwolnić, to absolwo, prawda, uwolnić tego pozwanego, czy go skazać, tak, czy go, proszę Państwa, skazać. Oczywiście tutaj, jeżeli powód ten proces wygrał, tak, jeżeli ten powód ten proces wygrał i uzyskał wyrok, a więc sentencja, bo po wyrok po łacinie to sentencja, tak, i uzyskał ten korzystny dla siebie wyrok, to, proszę Państwa, dochodziło do egzekucji. Z tym, że, proszę Państwa, tutaj dochodziło z automatu. Ten powód musiał, jeżeli oczywiście pozwany nie wpłacał, bo na przykład nie miał, tak, no to wiadomo, że dochodzi, proszę Państwa, do kolejnego etapu, który dziś określamy jako postępowanie egzekucyjne, tak? Dziś mamy postępowanie rozpoznawcze, to jest to, które dzieje się, prawda, przed sądem, tak, w sądzie,
No i później mamy już po prawomocnym wyroku postępowanie egzekucyjne. Tak? W Rzymie było troszeczkę inaczej, dlatego że ten powód zwycięski, tak, powód, który zyskał ten korzystny wyrok dla siebie, musiał złożyć kolejne akcje. To się nazywało akcje judicati, które, proszę Państwa, dotyczyło właśnie to jest kolejne powództwo, które odnosi się do egzekucji. Tu już pojawia się, proszę Państwa, nie tak jak mówiliśmy sobie w procesie legisakcyjnym egzekucja na osobie dłużnika, ale mamy już egzekucję majątkową, a więc egzekucję na majątku dłużnika. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno w postępowaniu legisakcyjnym, jak i w postępowaniu formułkowym nie mamy apelacji. To jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna, niewątpliwie jakiś mankament tych dwóch postępowań zwyczajnych w czasach Republiki. Proszę Państwa, wyrok jest formalnie, materialnie prawomocny z automatu i, proszę Państwa, nie ma możliwości, nie ma tego, co dziś określilibyśmy jako kontrolę instancyjną, prawda? Bo nie ma odwołania. Co to znaczy, prawda, że wyrok jest prawomocny? No, znaczy to, że nie przysługują od tego wyroku już środki odwoławcze. Czyli w Rzymie republikańskim, Państwa, nie było czegoś takiego jak apelacja. Ta apelacja pojawia się dopiero na kolejnym etapie, a mianowicie na etapie już procesu, prawda, kognicyjnego. Ten proces kognicyjny, proszę Państwa, różni się tym, jak to w cesarstwie, tak, że czynnik społeczny się stopniowo eliminuje, a z różnych przyczyn, także politycznych, i, proszę Państwa, zaczyna dominować czynnik publiczny. I tak również jest w procesem kognicyjnym. Przecież tu już nie ma dwóch etapów. Tu już nie ma sędziego prywatnego i nie ma, proszę Państwa, pretora. Tak? Jest urzędnik państwowy, tak byśmy to określili, który prowadzi od samego początku do samego końca na proces kognicyjny. Tak? Oczywiście, proszę Państwa, można się zastanawiać, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy w przypadku apelacji, na pewno tu jest zmiana, którą należy ocenić jako zmianę pozytywną, prawda? Że jest możliwość odwołania się od wyroku. Tak? Druga zmiana, którą również można określić jako pozytywną, to było, proszę Państwa, condemnatio pecuniaria, czyli w procesach zwyczajnych, a więc tych republikańskich, zawsze, proszę Państwa, wyrok, świadczenie musiało być zasądzone w pieniądzu, czyli condemnatio pecuniaria, zasądzenie w pieniądzu, czyli nawet jeżeli proces toczył się o jakąś rzecz, proszę Państwa, trzeba było tą rzecz oszacować, no wprawdzie, wiadomo, tam szacował powód, więc on sobie nie oszacował tej rzeczy, że tak powiem, niekorzystnie dla siebie, prawda? Tylko raczej ją oszacował z korzyścią. Więc to jest też dość istotne, że tutaj, proszę Państwa, w naturze, tak, nie mógł tej rzeczy powód, na przykład w przypadku, kiedy ktoś kogoś, nie wiem, pozbawił jakiegoś cennego obrazu, no to, proszę Państwa, w tym momencie w wyroku następowało wypłata pieniędzy. Czyli wartość tego obrazu była wypłacana. Tak było w postępowaniach zwyczajnych. No trudno, proszę Państwa,
tego nie uznać za mankament. No jest to jakiś mankament, prawda, tych procesów zwyczajnych. Oczywiście tam istniały pewne sposoby, żeby z tego wybrnąć, ale proszę Państwa, nie wchodźmy już w te szczegóły. Zasadą była kondemnacja pieniężna, prawda, czyli zasądzenie w pieniądzu. Natomiast, proszę Państwa, już w kognicyjnym procesie, w procesie kognicyjnym tej kondemnacji pieniężnej nie ma. I to też należy traktować jako zmianę pozytywną. Więc to są, proszę Państwa, pewne różnice. Tutaj wskazaliśmy na pewne takie zasadnicze, kluczowe różnice, tak jak Państwu powiedziałem, ta cecha podstawowa tych procesów zwyczajnych, republikańskich, można powiedzieć, aczkolwiek proces formułkowy, tak jak sobie powiedzieliśmy, jeszcze przecież funkcjonował praktycznie w okresie całego pryncypatu. No to proszę Państwa, tutaj trzeba zwrócić uwagę na tą dwuetapowość, prawda? I taką tą charakterystyczną dla republiki, bo to jest charakterystyczna rzecz dla republiki, czyli ta współzależność, taka równowaga między czynnikiem publicznym a czynnikiem społecznym. Proszę Państwa, trudno powiedzieć, który tutaj czynnik dominuje. Prawda? W literaturze wskazuje się raczej, że dominuje tutaj czynnik publiczny, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, jeżeli my zajmujemy się procesem cywilnym i mówimy o tym procesie w ramach prawa prywatnego, no to proszę Państwa, no tutaj to by było sprzeczne z tym, co powiedzieliśmy, prawda? No bo jednak tutaj dominuje czynnik publiczny, to może by trzeba było w wykładzie o prawie publicznym mówić o procesie cywilnym, tak? No bo jeżeli dominuje czynnik publiczny, no, ale tak się przyjęło, proszę Państwa, zresztą idziemy tutaj drogą tego Gajusa, bo jeżeli chodzi i tej systematyki, o której Państwu wspominałem, no, on jednak gdzieś tam jako tą ostatnią część swojego podręcznika, to jest to prawo, które odnosi się właśnie do powództw, prawda? To jest to prawo, które odnosi się do powództw. No i dlatego my dzisiaj tym prawem się zajęliśmy. Zresztą jeszcze wracając do tego podręcznika, to proszę Państwa, gdyby go nie odkryto gdzieś tam na początku XIX wieku, tego podręcznika Gajusa, tak, to w ogóle byśmy chyba nie wiedzieli o tym, że istniało jakieś przed procesem formułkowym inne postępowanie, a mianowicie postępowanie legislacyjne, bo to postępowanie legislacyjne, o którym sobie dzisiaj trochę powiedzieliśmy, to właśnie znamy dzięki temu podręcznikowi, dzięki temu, że Gajus to postępowanie w tym podręczniku opisuje, prawda? Więc to jest jedna zasadnicza cecha, prawda? Czyli to warto zapamiętać, prawda? Dla republiki, proszę Państwa, charakterystyczne jest to, że jest zawsze współzależność i taka równowaga między czynnikiem publicznym a czynnikiem społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o cesarstwo, to charakterystyczne jest to, że ten czynnik społeczny jest jakby eliminowany. Jest eliminowany, bo co? Bo następuje publicyzacja prawa, tak? Bo następuje stopniowa publicyzacja prawa i proszę Państwa, prawo staje się, przynajmniej jeżeli chodzi o prawo publiczne, tak? No to staje się takim instrumentem władzy cesarskiej. To by było tyle, jeśli chodzi o proces cywilny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego odcinka.